Witam rybki kochane, moje słodziutkie rybeczki, świetnie was widzieć, proszę przypłyńcie bliżej, bardzo dobrze, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, wspaniale, ej, morszczuki, proszę się nie tłoczyć, proszę na prawo, sardynki na lewo, bardzo dobrze, uwaga, zaczynamy cotygodniowe ćwiczenia gimnastyczne, ja nazywam się Rybka Norris i jestem instruktorką wodorobiku. W takim razie płetwy w górę i zaczynamy. Raz, dwa. Raz, dwa. Świetnie. A teraz rytmicznie na boki. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Stefan, a ty dlaczego nie ćwiczysz? Ja mam ćwiczyć? Daj spokój, jest o wiele więcej ciekawszych rzeczy do robienia. Powinieneś zacząć ćwiczyć. Powoli zaczynasz przypominać homara. Ha, homara. Może z punktu widzenia ryby to jestem gruby, ale jak na krabie standardy to mam idealną sylwetkę. A tak w ogóle to przestań się mnie czepiać i skończ z tym sportem. Zamęczasz wszystkie ryby. No spójrz na tą biedną rybkę, już rozpłaszczyła się cała na dnie. Bo to płaszczka jest. Ty zawsze znajdziesz odpowiedź na każde pytanie. Pozwól, że zakończę tę rozmowę. Idę czytać gazetę. Stefan, a co ty taki nerwowy? No dobrze, dobrze. A może poczytasz coś z tej gazety? Minister Dorsz-Węgorzewicz spotkał się z przewodniczącym Rady Sardynek Ościsławem II. Nie, no nie, tylko nie o polityce. To takie nudne. No dobrze, to w takim razie, czy mogą być informacje ze świata suchelców? O, tak, tak, uwielbiam świat suchelców. Jak byłam mała, to mama czytała mi wiadomości ze świata suchelców o ptakunach i ssakunach. To było fantastyczne. Tak, trzeba przyznać, że świat suchelców jest bardzo dziwny. No dobra, dobra, czytaj, co tam mamy, Stefan? Przepraszam bardzo, w którą stronę do portu? Waldek? A co ty tu robisz? A, to ty, Norris. Cześć, Stefan. Jak to co robię? Biorę udział w podwodnym maratonie. Podwodnym maratonie? Przecież on odbył się tydzień temu. Naprawdę? Zresztą to dla mnie zupełnie bez znaczenia. Ja po prostu uwielbiam biegać i chcę, żeby ta przyjemność trwała dla mnie jak najdłużej. Inni biegają szybko, żeby szybciej skończyć bieg, a ja biegam wolno, bo uwielbiam ten sportowy stan. Waldek! Co z tobą? No, nie, nic takiego. Macie może coś do picia? Co? Nieważne. A co wy tam robicie? Stefan czyta wiadomości ze świata suchelców. O, to bardzo ciekawe. Czy także mogę posłuchać? No pewnie. Stefan, czytaj dalej. No dobrze. Wiadomości ze świata suchelców. O, tu jest nawet coś ciekawego. Zwyczaje, obyczaje świata suchelców. W świecie suchelców zawsze tego samego dnia wszystkie dzieci mają swoje święto, które nazywa się Dzień Dziecka. Dzień Dziecka? To dopiero musi być dzień z ikrą. Cicho! W tym dniu wszystkie dzieci otrzymują prezenty, a ku ich czci organizowane są wspaniałe koncerty. Ale mają fajnie! A kiedy odbywa się ten Dzień Dziecka? Czekaj. 1 czerwca. To ciekawe. Świetnie! To może zorganizujemy taki Dzień Dziecka u nas pod wodą? Przecież to dopiero za kilka miesięcy. No i co z tego?
twoim tempem to możemy nie zdążyć nawet przed kolejnym stuleciem. Musielibyśmy wymyśleć coś naprawdę wyjątkowego. Super, ja w to wchodzę. A ile ty masz lat? Co ja? No ty. 3,5. To ty jesteś za stary. O. Ja za stary? Tak. Ja za stary. Ha, spójrz lepiej na Śliwaka. Jak nic, ma 5 lat. Myślę nawet, że już mu 8 strzeliła. Czy to ważne jest, ile mamy lat? Najważniejsze jest to, że chcemy coś zrobić dla innych. To prawda. Może jesteśmy wiekowi, ale drugiej takiej ekipy w całym oceanie nie ma. No co, zrobimy coś fajnego, czy nie? Stefciu, ty jak coś wymyślisz, dokładnie zrobimy coś fantastycznego, co na to? Super! Hurra! Zaraz. Ale co my mamy robić? Jak to co? No zrobimy coś takiego wyjątkowego, fantastycznego. Oj, dobra, no zrobimy coś świetnego. O. Poczekajcie. To powinno idealnie pasować. Ogłoszenie, reklama, rozwiązywanie problemów, porady wszelakie, profesor Humbak Fiszwinowicz. O. Musimy do niego popłynąć. Do Humbaka? Tak. Świetny pomysł, super! Ratunku! Pomocy! Ratuj się, kto może! Rekin Młotek uciekł wczoraj z więzienia i grasuje po całej rafie. Ratuj się, kto może! Pomocy! Ratunku! Niezły zakręt z tej krewetki. No, właściwie to żal mi trochę tej biedaczki. No wiesz, ona się boi, że zostanie zjedzona przez rekina, Młotka. No ale przecież rekiny nie jedzą krewety. Tak, ale nie Młotek. On jest inny. On zjada wszystko. Oj, dobra, Młotek młotkiem, a my musimy robić swoje. Ruszajmy do profesora Humbaka Fiszwinowicza. Dobrze. Chyba zapomnieliśmy o bardzo ważnej sprawie. Jakiej? Przecież Humbak jest wielorybem. I mówi w języku wielorybów. Nie wiem jak wy, ale ja tego języka nie znam. Ja to nawet nie znam tych, którzy go mogą znać. Poczekajcie. No, jest na to jeden sposób. Tak? Mój stryjeczny wujek, Jaśko Śledzik, pracuje w Wodofonii, największej rozgłośni oceanicznej. I zna doskonale mowę wielorybów. On nam pomoże. Wspaniale, świetnie. To zatem ruszajmy. Do mojego wujka. Tak jest. To chodźmy szybko. Dajesz, Waldek, dajesz. Wiesz, że przypominasz mojego najlepszego przyjaciela. Zawsze byliśmy razem, w zdrowiu i w chorobie, w szczęściu i nieszczęściu. Niestety, okrutny los sprawił, że już go nigdy więcej nie zobaczę. Jakie to smutne, szefie! Ale czuję, że jakaś cząstka jego tkwi gdzieś głęboko we mnie. A co z nim się stało, szefie? Zjadłem go. A skoro mowa o jedzeniu, powiedz mi, łusko, czy ja już dzisiaj jadłem moje 6 śniadanie? Nie, nie wiem, szefie, ale właśnie mi się przypomniało, że zostawiłem żelazko włączone na chacie. Muszę spływać! Ale dokąd się spieszysz, mój drogi, mój smaczny przyjacielu?
Na nikim teraz nie można już polegać. Co za świat. Ciągle mnie zżera żądza jedzenia, żołądek ma bez dna. Jedna rzecz, która wciąż mi rozchwiera apetyt, który każdy zna. Ja makrele jem w niedzielę, a sardynkę co godzinkę daję. Zdrosza rzecz, nie zdrosza rzecz, rana jem nie daje. Doskonale mi się jedzie, śledzie zjadam po obiedzie. Nie pogardzę żadną rybą, grubą, chudą czy też miłą. I dlatego powiem wam, że apetyt na życie mam. O je. Jesteśmy na miejscu. A gdzie jest Waldek? Chyba za nami pełzł. O, jak dobrze pójdzie, to dotrze tutaj za tydzień. Ale wiesz co, Stefciu? Powiem ci, że myślałam, że to Wodofonia to jakieś niesamowite, czarodziejskie miejsce. A tu jest tak banalnie. No, na tym właśnie polega magia Wodofonii. Cicho. Chyba ktoś idzie. Waldek? Nie, to raczej pan Śledź. Ojej. Przepraszam bardzo. Stać! Kto idzie? Przyszliśmy do doktora Śledzia. Patrzcie no, Śledzia im się zachciało. Co to za chuligaństwo? Uciekać mi, ale już, bo jak się zdenerwuję, to nie ręczę ze siebie. Ale my nie jesteśmy chuliganami. A ty co się odzywa niepytana, ha? Myślisz, jak stary pilnuje, to można mu grać na nosie? No podejdź no bliżej, a się zaraz przekona, że na mnie nie ma mocnych. Ale niech się pan nie denerwuje, no to przecież ja, krab, Stefan, ja byłem malutkim krabem, to przychodziłem tutaj z tatusiem. Stefan? Aleś wyrósł! A kogoś ty mi tu przyprowadził, a? To jest moja przyjaciółka, rybka Noris. A czego wy chcieli ode mnie, a? No właśnie, to bardzo ważna sprawa, bo my musimy zorganizować Dzień Dziecka i potrzebujemy pomocy Humbaka, a właściwie to może pana, bo pan zna język wielorybów i jest taka sprawa, że no, ale... Ja nie wiem już jak... Ale mów wolniej, dla spokojności. Ale przecież... Cisza! Już wszystko rozumiem. Humbak Wierzbinowic, mówicie. No muszę przyznać, że pomysł nieźle wykalkulowany. Ale niestety mam złe wiadomości. Humbak odpłynął na zebranie Instytutu Arktycznego. Ojej! No i co my teraz zrobimy? Co zrobimy? No ale przestań się mazać, Stefciana. No przecież ja mogę wam pomóc. Jestem znany z wyjątkowej kreatywności. No przecież możecie zrobić super występ artystyczny. Mega show! Mega show! Świetnie, zatem zorganizujemy Dzień Dziecka i będą prezenty dla wszystkich uczestników. Ale fajnie, ja to bym chciał dostać, rękawiczki na moje szczypce, no bo od tej wilgoci to dostałem reumatyzm. Ja to chciałabym dostać szminkę wodoodporną. A ja? No patrzcie, no z tej szczęśliwości aż mowę mi odjęło. Ale czasu nie prześcigniesz! Spieszcie się, kochani!
Do zobaczenia! Do zobaczenia, dziękujemy! Szybko! Spływać miałem już! Nie będzie żadnego dnia dziecka, ani żadnej imprezy. O koncercie też możecie zapomnieć. A ty co się gapisz, ościu? Lepiej nie drażni rekina. Takie płotki jakby mnie nie obchodzą. Ale zaraz. Czy ja już jadłem dzisiaj moje siódme śniadanie? Łuska, mój przyjacielu! To oznacza, że już zjadłem. Pora pomyśleć o obiedzie. Którędy do wodofonii? Dlaczego zawsze mnie to spotyka? Kiedy tylko chcę zrobić coś pożytecznego, to nigdy mi się to nie udaje. Jestem tylko małym ślimakiem. Mam jedną nogę, a na głowie cały dom. Waldek, a co ty tutaj robisz? Nie, to już prawdziwa bezczelność. Pytasz, co ja tutaj robię? Od godziny biegam jak szalony po całej rafie, krzyczę na całe gardło, a ty się pytasz, co ja tutaj robię? No wiesz, trochę to trwało. Czy ty masz pojęcie, jak ciężki jest mój dom? Spróbuj popływać z koralowcem na głowie. Dobrze, a co ty taki nerwowy? Wiesz, trochę mamy spraw na głowie. Znaczy, rzeczy mają się następująco. Chcemy zorganizować program artystyczny, właśnie. Program artystyczny, dlatego potrzebujemy artystów z wszelkich głębin. No wiesz, musimy przygotować kubeczki, catering, serwetki, baloniki i różne takie. Słuchaj, Waldek, ale jeżeli ty jesteś zmęczony i uważasz, że nie dasz rady, no to trudno. Owszem. Jestem zmęczony, ale nie zamierzam zrezygnować. W końcu nie jestem mięczakiem, prawda? No wiesz, Walduś, ty akurat jesteś... Dobra, to nie ma teraz znaczenia. Walduś, pogadamy później. Pa, pa! Witajcie, kochani. Jestem Irena Murena z zespołu Murena i Syrena. Przybyliśmy tutaj specjalnie, żeby zaprezentować nasz najnowszy program artystyczny z okazji Dnia Dziecka. Co jej się stało? Bolą ją zęby? Ależ skąd, kochanie? Syrenka jest ofiarą nieszczęśliwej miłości. Nieszczęśliwej miłości? Tak, zakochał się w niej Nurek Jurek. Miłość kwitła w najlepsze, dopóki Nurek Jurek nie wziął wody w usta. A wtedy ona, biedaczka, zacięła się. Przy goleniu? Nie, zacięła się na dwóch dźwiękach. Musi biedaczka chodzić z zawiązanymi ustami, bo nikt nie jest w stanie znieść jej głosu. Zresztą sama posłuchaj. Dosyć! Skrzela mi zaraz pękną od tego hałasu. Teraz rozumiesz? No dobrze. A co z waszym występem? Nic się nie martw. Sytuacja opanowana. Kiedy się okazało, że ma taką przypadłość, napisałam specjalną piosenkę z wykorzystaniem jej bycia. Posłuchaj! Dzień
potrzeba nam reklamy. Słuchajcie, my śpiewamy, to piosenka na sygnale pada w ucho doskonale. Najwspanialsze dwa stworzenia to Murena i Syrena. Mamy talent i urodę, wyznaczamy na dnie modę. Najwspanialsze dwa stworzenia to Murena i Syrena. Wyznaczamy na dnie modę. La 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 la. Sponsorem audycji jest właściciel sieci jednokomórkowców. Jak myślisz, czy nasza piosenka spodoba się dzieciom? O ile nie ogłuchną. Ojej, a może chciałabyś posłuchać jeszcze jednej piosenki? O nie, 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 to mi wystarczy, koniec próby na dzisiaj. Płyńmy, Syrenko, nikt tutaj nie docenia prawdziwych artystów. Ojej, chyba się obraziły. Artystki jedne. Artystki z koziej wólki. No dobrze, może nie powinnam reagować tak ostro, ale tu nie chodzi o mnie. Tu chodzi o cały podwodny świat. Właśnie, ja muszę. Co ja mówię? Ja chcę. Chcę, żeby to wszystko się udało. Chcę, żebyśmy zebrali artystów i nasz program artystyczny się powiódł. Ale coś czuję, że to za dużo, jak na taką małą rybkę. Co się stało? Co się stało? Co to za wycie? Nie chce mi się o tym gadać. Myślałem, że się pali. Myślałeś, że się pali? Przecież jesteśmy pod wodą, bałwanie. Ale przepraszam, ja nie jestem bałwanem, tylko jestem krabem. Wiem, że jesteś krabem, ale mówiąc, że się pali tu pod wodą, jesteś bałwanem. To bałwany mówią, że się pali? Tylko takie jak ty! Ale sama powiedziałaś przed chwilą, że jestem krabem. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Najpierw przychodzi Murena Irena z wyjącą syreną, a teraz zbzikowany krab, który niczego nie kuma. Nic nie rozumiem. A do tego wszystkiego ktoś wysłał ślimaka, żeby poinformował całą rafę. Niczym się nie przejmuj, niedługo tam dobiegnę. Nie, to ponad moje siły. Ale czego ty się tak denerwujesz? Czego się tak nasadzasz? No przecież nawet znalazłem świetne rozwiązanie. Spotkałem kogoś, kto idealnie będzie pasował do naszego programu artystycznego. To dlaczego mi od razu o tym nie powiedziałeś? No bo ty nie dasz mi dojść nawet do słowa. Dobrze, już dobrze. Mów, kogo znalazłeś. Nawet go tutaj przyprowadziłem. Tak. Panie Gąbka! Panie Gąbka, no podpłyń pan tutaj. Strasznie się wstydzi. No śmiało, śmiało, śmiało. Co to jest? Nie co, tylko kto? To jest właśnie pan Gąbka. A co takiego potrafi ten twój gąbczasty przyjaciel? Pan Gąbka jest jedyną na świecie rymującą gąbką. Ooo, rymującą gąbką! Świetnie, Stefan, świetnie! Tak, tak, pan Gąbka ma taką przypadłość, że jeżeli cokolwiek mówi, to zawsze rymuje. Czy to prawda, panie Gąbka? Mądry twój wybór, bo sprawi, że będę śpiewać
Świetnie? Świetnie? Przecież to się nie rymuje. No to, to nie rymuje. No spokojnie, no. On się dopiero rozgrzewa. Daj mu jeszcze jedną szansę. Dobrze. Panie Gąbka, spróbuj pan jeszcze raz. W poezji się zanurzam. Sen, gdy nucę sobie tekst piosenki. Ale ekstra! Ekstra? To jest nie do wytrzymania, to jest nie do zniesienia. Mam tego dosyć. Spływam! Niech się pan nie przyjmuje, no śmiało tutaj do mnie. No ona tak zawsze, każdego dnia suszy mi głowę. No dobrze, niech pan zaśpiewa, ja chętnie posłucham. No, a wy? No to uwaga, wszyscy razem. No to mój rewir, moja dzielnica. Czy jest na górze? To tajemnica. Nic się nie dzieje, nudą tu wieje. Ratuj mnie ziomal, bo szaleje. Tylko ukwiały albo medusy. Nikt nie chce słuchać tu fajnej musy. Wiem, że denna jest ta dzielnica. Co jest na górze? To tajemnica. Jo, hej, jo, hej, jo, hej. Co jest na górze? To tajemnica. To niesprawiedliwe. Tak bardzo chciałam, żeby wszystko się udało. Żeby program artystyczny poszedł, no hej, do przodu. A tu co? Nic. Dlaczego zawsze wszystko jest na mojej głowie? A co ja mam powiedzieć? Mam na głowie cały dom. Jeszcze tu jesteś? Przecież biegnę. To już koniec. Wszystko poszło na marne. Szanowna pani pozwoli, że się przedstawię. Walery Morświn. Płetewki całuję. Będzie pan śpiewać, czy może rymować? Ależ nic z tych rzeczy, droga pani. Ja umiem puszczać bąki. Co? Bączki puszczam. Bąki. No to już chyba przesada. Ja chyba śnię. Ależ, droga pani, to nie jest sen. Nawet proponuję, żebyśmy pierwszego bączka puścili razem. Powtarzam, to jest gruba przesada. Uwaga. Ojej, a ja myślałam, że... Urocze, prawda? Urocze. Czy w takim razie będę mógł pierwszego bączka puścić również podczas wielkiego show? Oczywiście, oczywiście. O ile pan wszystkim wytłumaczy, o co chodzi z tymi bączkami. Ależ tak, w takim razie au revoir. Płytewki całuję. Au revoir. Uroczy. Norris! Norris! O, Norris, czy wszystko w porządku z naszymi przygotowaniami? Nie chce mi się o tym gadać. Ale dlaczego? Czy coś się stało? Oj, stało się, Stefan. Stało. No nie wiem, czemu ty jesteś załamana. No przecież wszystko idzie po naszej myśli. Tym razem znalazłem kogoś idealnego, fantastycznego, pasującego do naszego programu. Proszę cię, daj już spokój z tymi bzdurami, okej? Okay? Ale uwaga, musisz ją poznać. Madame, monsieur, oto wspaniała, jedyna w swoim rodzaju znana w całym oceanie. Fantastyczna, cudowna, utalentowana, oto stepująca krewetka!
uratować taki program krewetkowy. Krewetkowy! No proszę, proszę, cóż za wspaniałe statko. A czy czasem nie ostrzegałem, że wszelkie zebrania są zabronione? Nie ma żadnego dnia dziecka. Koncert odwołany, ale wy przeciwstawiliście się mojemu zdaniu. Oj, niedobrze, niedobrze. Ale po cóż strzępić język? Lepiej od razu przejść do działania. Jestem bardzo głodny. Mam tego dość. Jestem tylko ślimakiem, który oczekuje odrobiny wdzięczności. Ale jeżeli nikt nie docenia moich starań, w takim razie rezygnuję. Czy to jest ślimak? Nie. Justin Bieber. No oczywiście, że jestem ślimakiem. No przecież to widać. Zabierzcie go! Zabierzcie go ode mnie! Zabierzcie go ode mnie! Nie, nie, nie! Spójrzcie. Rekin młotek drży na widok Waldka ślimaka. To musi być jakiś podstęp. Żaden podstęp. On się po prostu boi. Nie, nie, nie chcę umierać. Jestem jeszcze takim młodym rekinem. Fakt, jestem zdenerwowany i nawet nieobliczalny. Lepiej miejcie się na baczności, żebyście nigdy nie poznali gniewu ślimaka. Powstrzymajcie go, proszę. Ja będę już grzeczny, obiecuję. Dobrze. Powstrzymamy gniew pana ślimaka, jeżeli nam powiesz, dlaczego taki mały ślimak budzi w tobie takie przerażenie. Wszystko zaczęło się 10 lat temu, kiedy byłem jeszcze malutkim młotkiem. Mój stryjeczny wujek wypłynął wtedy na polowanie. My, rekiny, zawsze jesteśmy głodne i musimy wiecznie polować. Mój stryjek bardzo długo próbował coś upolować i był już u kresu sił, kiedy nagle zobaczył ślimaka i ani się zastanawiając, połknął go. Ach, mój biedny stryjek, gdyby wiedział, co go spotka. Co takiego stało się z twoim stryjkiem? Ta bestia, ślimak, tak długo szedł do żołądka mojego wujka, że on zdechł z głodu. Nie mogę o tym rozmawiać. Od tamtej pory mam ślimakofobię. Zabierzcie tego ślimaka ode mnie. Zabierzcie. Słuchaj no, panie młotek, masz 2 minuty, żeby stawić się w areszcie. W przeciwnym razie wyślemy za tobą stado krwiożerczych ślimaków! Tak jest! Bu! Ratunku! Ratunku! Zobaczcie! Rekin zniknął w sekundę! Wspaniale, cudownie! Wszystko się udało, wszystko się udało! La, 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 la! W takim razie nie ma na co czekać! To chyba czas na... Na finał! Wielki finał! Uwaga! Wszyscy razem z nami powtarzajcie! H2O! To jest to! H2O! To jest to! H2O! To jest to! H2O! To jest to! H2O. To jest to.